Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do serii LEGO. Dziś mamy LEGO Explorer. Udało mi się dorwać nowiutką wersję zapakowaną, nieotwartą, nieużytą, więc jestem podjarany. Otwieramy magazynik, który nikt jeszcze przed nami nie otworzył, więc bierzemy się za otwieranie. Co my tu w nim mamy na początek? Na początek tak przez folię widać, no, że mamy klocuszki. Mamy klocuszki i praktycznie nic więcej. Nie widać, że mamy tu przez tą folię nowy pomysł na funkcjonalne budowle. Nie mamy plakatów? Nie mamy plakatów? Nie mamy kart? Chyba nie mamy. Dobra, ja to muszę otworzyć, żeby wszystko było wiadomo, co tu jest. Dobra, udało mi się jakoś to roztargać, więc wysypujemy to z tej folii. I co mamy? Klocuszki zostawimy sobie na sam koniec. A tutaj mamy numer 6. Funkcjonalne budowle. Coś takiego, tak to wygląda. Taki samolocik, no całkiem fajnie. Więc jedziemy z tym koksem. Jedziemy z tym koksem. Zobaczymy, co tu jest w środku. Potem mi się wygląda taka techniczne, taki odkrywający Explorer. To jest albo poszukiwacz, albo co to znaczy. Musiałbym to do słownika wstawić, bo nie mam pojęcia, co to znaczy. Jaki słodziak, patrzcie. Jaki słodziak. Ja sobie będę chyba kolekcjonował to wszystko. Ja mam pomysł, jak wszystkie te pozbierać, ale to wam o tym nakręcę odcinek. Co tutaj mamy? Nietoperz. Elegancko. Jakie oni mają pomysły. Ciekawe, kto to tworzy, te klocki. Tutaj mamy jakiś kupon, coś do wygrania. Tutaj widzę dosyć fajne zestawy do wygrania. O, patrzcie, jakie tu są eleganckie rzeczy porobione. Wiecie, na takie zabawki trzeba mieć kasy, tak? Jeżeli nie dacie kasy, no to nic nie zrobicie, więc nie liczcie się, że za 500 zł zrobicie coś fajnego, tak? Musicie wydać tej kasy mnóstwo. Tutaj mamy coś do składania, nie wiem co. To nie jest instrukcja, a zadania jakieś. Jakieś zadania. Co tutaj mamy? Wspaniałe budowle. Aha, to są chyba, co ktoś pobudował. Zobaczcie. Też mają różne pomysły fajne. Niektóre rzeczy, powiecie, proste, co to jest, ale jak każdy umie zaaranżować coś i gdzieś coś postawić, to wygląda to elegancko. Proste budowle i z klocków wystarczy wyobraźnia i każdy może zrobić, co tam chce. Zobaczcie, co ten odwalił. Zobaczcie, jakiego robota. Tutaj. Zobaczcie. I w magazynie są. Ciekawe, czy tu można zgłoszenie wysłać. Czekajcie, tu coś było. Co to było? Ja to muszę sprawdzić. Ja w tym biorę udział. Czekajcie, tutaj ankieta. Jakaś ankieta. Aha, jest konkurs. Dobra, do tego, do wysyłania. To nie, to podarujemy sobie na razie. Tutaj coś o klocuszkach. Dobra, jedziemy dalej. Co to jest? Figurkowa historia. Aha, pierwsze były takie, później takie. Później takie. Takie. Później już ulepszali. Takie, a tu na końcu to drewniane. A te są ostatnie. Te goldowe gdzieś widziałem, te goldowe figurki. Te goldowe gdzieś ktoś kiedyś coś tam gdzieś kaś wystawiał. Tutaj, o, konika kiedyś miałem. Miałem kiedyś konika. Pamiętam, że kiedyś w klockach miałem. Tutaj grę stworzyli. Tutaj zabawki. Co tutaj mamy zakręcony?
coś takiego, ale chyba tu nic za bardzo ciekawego nie ma. O, tutaj są ładne, patrzcie. Ładne dinozaury, ładne ptaki porobione, no. Eleganckie, fajnowe, tu jakieś coś. Tutaj jest dużo w tych eksplorerach, jest dużo właśnie pokazanych różnych budowli, różnych rzeczy porobionych z klocków Lego. Niektóre są złożone, tak jak ten, a niektóre są proste, tak jak ten. Więc każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Takiego, no to chyba nie będzie trudno zrobić. Zobaczcie, ile tego tu jest. Więc wystarczy tylko parę części skonstruować, parę klocków i możecie składać. Tu mamy papugę, a to będzie w następnym egzemplarzu chyba. Numer 7, tak? Tak. Tutaj mamy instrukcję, to będziemy zaraz korzystać. Tutaj mamy to. No i koniec. Aha, i tu jest następny numer. A tu patrzcie, ile tu jest nowych tych, które można wszystkie pobudować później. No, elegancko. Kiedy to wychodzi? 8 września. Co? Aha, 8 wydań. Ja myślałem, że 8 września i 108 wydań. Tu można dostać po prostu prenumeratę, wszystkie numery można dostać i mieć wszystkie numery, a nie kombinować z kupywaniem pojedynczo, jeżeli nie umie się dostać. Dobra, mamy to, więc odjeżdżamy z tym. Wjeżdżamy z naszymi klocuszkami. Robimy szyt. Wyleciały wszystkie. Tak, wszystkie poszuścimy. Przegląd do klocuszków. Takie różne klocuszki. Trybka, zębatki, obeczka fajna. Jakieś tutaj takie, jakieś tutaj takie, jakieś takie. O, nawet złoty pierścionek. Nie wiem, kto ma taki rozmiar, bo do mnie nie wejdzie. Ale aby ktoś szukał złotego pierścionka lub obrączki, można użyć jako obrączkę, to kupujecie dwa magazyny i macie, ale to na drobniutki palec, bo u mnie nawet na mały nie najdzie. Więc jak ktoś ma drobniutkie palce, to może zafundować złoty pierścionek. Widzicie? Nawet Lego można w taki sposób wykorzystać. Rozłożymy sobie tutaj te klocki wszystkie, żeby to było. I co by się nam do tego przydało? No oczywiście instrukcja obsługi. Cyk. Mamy tutaj instrukcję obsługi. I ma z tego wyjść coś takiego, nie? No, nie chcę złapać ostrości. O, złapało. Coś takiego ma z tego wyjść. No i ma powstać takie coś. Rzut. No i mamy takie coś. Wybudowałem całego. Mamy jeden dodatkowy klocuszek, więc w razie czego super, że do niektórych zestawów właśnie dają coś dodatkowego. Zawsze te klocuszki się gdzieś tam zbierają. I mamy tak to wygląda. Takie tutaj. Tutaj ten nasz pierścionek. Ten nasz pierścionek z przodu. Tutaj mamy skrzydła składane, rozkładane, ruszają się. Z tyłu mamy koło, które się kręci. I tutaj śmigło, które się nie kręci. Takie tylko postawione, więc nie kręci się. Mogłoby się kręcić, no ale się nie kręci. Takie tylko. No i ogólnie myślę fajnie. No, ludka można przymontować. Nie mam akurat ludka tutaj żadnego. Z dołu też dosyć fajnie to wygląda wszystko zrobione, więc taki pomysłowy samolocik. No myślę, że syn by bardziej wolał, jeżeli bym tu dał kółka i mógł tym jeździć, ale ja mam kółka w zapasie, więc zawsze tutaj można przymontować kółka i jeździć. Figurka, myślę, ten zestaw warty nawet dla samej beczki. Beczka trzeba było kupywać, a tutaj macie beczkę i zawsze możecie postawić i coś do tej beczki dać, do czegoś użyć. Więc sama beczka wam dużo daje i są różnorodne części. Tutaj te płaskie, tu
Kierownicę macie, siodełko macie, tutaj te na skrzydełka, te ruchome macie dosyć fajnie, klocki. Więc myślę, że warto taki zestaw sobie nabyć. Mi się zestawik podoba, jak najbardziej jest fajny. No i tyle by było z tego magazynu. Jeden klocek zapasowy. Możemy sobie go gdzieś dopiąć. O, już mi coś z dołu odpadło. Przycisłem rączką, nic nie szkodzi. Przypniemy zaraz. No to tak. Łapka w górę, komentarz. Możecie pisać, czy wy takie Lego gromadzicie. I do zobaczenia. Cześć wam.